specjalnej. Dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Rezmer. Dzisiaj, tak jak przyobiecywałem, kiszony śledź. Zaraz go będziemy otwierać. Nie będę go otwierał tak jak wspominałem, że pod wodą. Może zdejmę tą kamerkę. O mój Boże. Okno otwieram. Nie otwieram go pod wodą, bo to dlatego, że przyobiecałem Rado. Rado, ten pan, który ma ten kanał Rado Brazylia. Przyobiecywałem mu, że nie będę go otwierał pod wodą, tylko był jeden warunek, że mam to zrobić na dworzu, no ale nie mam możliwości zrobić na dworzu, bo mam chore dziecko w domu. Poszły gazy, straszne gazy. Nie mam otwieracza, moi drodzy. Teraz zawołam Emilcie. Emilcia się troszeczkę źle czuje. Zobaczymy, jak to smakuje. Ale śmierdzi jak kupa. O mój Boże. To śmierdzi. Jak kupa. Tak to wygląda. Chyba nie widać. Emilcia, chodź, kochanie. Tylko nie denerwuj się, rybko. Usiądź się tylko, tak? Tak to wygląda, moi drodzy. Strasznie śmierdzi. No. O mój Boże, to jest ryba sfermentowana, wiesz? Siadaj tam. Nie będziesz tego musiała jeść, nie bój się. Moi drodzy, co chciałem powiedzieć. Smród jest niesamowity. To jest po prostu... Przypomina mi to... Jak za dzieciaka tata miał ryby w takich wiadrach, co trzymał, żeby wyprodukować sobie mady na ryby. O mój Boże. Tak jak tutaj właśnie ktoś mi zaproponował, a to na poprzednich filmikach nawet widziałem, najlepiej właśnie zjeść to z kapustką i ze śmietaną. Zaraz zobaczymy. Ojej. Ja dozę taką jedną tylko. Nie musisz tego, kochanie, jeść. Posiedź tylko troszeczkę, zajawię, że się źle czujesz. Tak to wygląda, moi drodzy. Powiem szczerze, że nie jest takie najgorsze. Jest bardzo słone. Czuć taką zgniliznę, taki jakby, mówię, to normalnie jest takie, jakby to nie, że sfermentowane, tylko bardziej takie nawet aż wręcz zgniłe mięso. Ale ja troszeczkę tutaj zjem tego. Wezmę sobie tylko, przepraszam. O, tak zrobimy. Nie? O mój Boże. Bałem się, że nie przeżyję tego. Bo Rado mi powiedział, że najlepiej otwierać to nie pod wodą, tylko otwierać tak naturalnie. Miał rację. Na pewno nie byłoby tego efektu, jakby to otworzył pod wodą, bo ten cały sos by się po prostu zlało do wiadra, pomieszał z wodą i to by nie było to samo. Zdajmy tą kamerkę. Takie mamy dzisiaj śniadanie. Kiszone śledzie, szwedzkie, oryginalne. Co, kochani? Jak kupa, tak, ale nie przypinać tylko, nie? Kupa.
No nie przekminaj tutaj. Ja wiem, ale nie mów takich rzeczy. Ja wiem, że jak kupa, ja wiem. Nie musisz tego jeść szybko. Z tymi wszystkimi przyprawami powiem szczerze, że jest zjadliwe. Jest zjadliwe. Podejrzewam, że na żołądek to też jest takie, nawet można powiedzieć, że taki naturalny probiotyk. Tak podobnie jak właśnie z tymi kiszonymi warzywami, marchewką na przykład, czy burakiem. Kiedyś może nagram taki filmik. Jest bardzo zdrowe, nie wiem, Licia? Taki probiotyk naturalny, nie? Taka pustka też właśnie, nie? Taka naturalna. Takie mam odczucia. Ryba jest sfermentowana, ale jest zjadliwa. Na pewno bez tych takich dodatków to by było dużo ciężej by było w ogóle ją skonsumować. Co kochanie? Tylko mocha szybkę? Upolityczniona prokuratura ma związane z postępowanie, bo proces Kaczyński mówi po raz kolejny o zamachu, a podkomisja smoleńska też trzyma się tej... Nieładny zapach, tak? Mówią, że nie ma czegoś takiego jak smród, nie? Książkowo, tylko są nieładne zapachy, tak? Jestem bardzo głodny. Miałem zjeść te kurze łapki oczywiście, ale powiem szczerze, że nawet jak na filmiku przed chwilą mówiłem, że tą jedną zjem, to nie dojadłem, bo się bałem po prostu tych śledzi. Straszne to jest. Na pewno jest to dobrze zakonserwowane. To jest sfermentowane, ale to już podejrzewam, że w tej solance sama ta sól i że to jest zamknięte, zapasteleryzowane na pewno to było. Buszki się, przecież jeszcze pasteleryzuje, żeby one tam w środku się to wszystko dobrze tam zamknęło. O Boże. Zjem tą ostatnią kanapeczkę i będę kończył, moi drodzy. Chciałem pozdrowić Rado Brazylia, ten kanał. Na pewno będzie oglądał ten filmik. Może nie jest taki efektowny jak tych takich moich wcześniejszych panów z YouTube'a, na przykład Rado, jak nagrywał z Alinką, czy tam inni panowie chyba na budowie gdzieś w Szwecji nagrywali. Oni mieli podobną puszkę. Niektórzy mieli taką samą, to po prostu tam, to nie ma różnicy. One tak samo cuchną, że tak powiem. A to jest jakiś nieprzyjemny taki smak. Zapach. Co kochani, co się czujesz? Ty nie pójdziesz do szkoły. Trzeba do pani Fani zadzwonić. Bo ty się źle czujesz. Zrobimy tą pracę, nie? Pracę zrobimy dzisiaj, nie? Się przekaże do szkoły tą pracę, nie? A kiedy? A kiedy będą święta? Za tydzień. To teraz. A bo mi opierdolę. Powiem szczerze, że jestem wytrzymały. Teraz nie wiem w ogóle, kiedy ja te kurze łapki zjem. Dopiero może jak żona z pracy, znaczy ze szkoły wróci wieczorem, ale to chyba będę musiał wcześniej, bo czy ja z głodu umrę. Jeszcze dzisiaj się omówiłem z chłopakami bezdomnymi. Tak pomyślałem, że może im coś tam kupię do jedzenia, bo oni jutro pierwszy dzień do pracy idą. Będziemy kończyć, kochani, nie? Pokażemy jeszcze, jak te śledziki wyglądają. My będziemy już kończyć, moi drodzy. Chciałem pozdrowić, tak jak mówiłem, Rado pozdrowić. Żeby zobaczył, że przeżyłem. Tak wyglądają te śledziki, tak wyglądają. Straszny smród, ale zjadliwy. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam. Do zobaczenia. Życzę smacznego śledzika.